Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego to jest to miejsce, gdzie dzisiaj gościmy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor tego ośrodka, pan Marek Pławiak. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, od nowego roku chyba będzie trudniej troszeczkę zarządzać ośrodkami ruchu drogowego, nie mówię, że tylko tym naszym, nowosądeckim, bo wchodzą w życie nowe przepisy, przede wszystkim mające wpływ właśnie na pracę ośrodków. I gdybyśmy tak zaczęli od początku, pierwsza taka znacząca zmiana dotyczy samego przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy i na przykład egzaminatorzy nie mogą ich przeprowadzić więcej niż 9 w ciągu jednego dnia i mowa tutaj jest o prawie jazdy, o egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Czy jeśli tak, bo myślę sobie, że pewnie tak, to wydłuży czas oczekiwania na egzamin? Pani redaktor, oczywiście to jest zmiana taka może najistotniejsza nawet dla egzaminatorów i całego procesu egzaminowania w ośrodkach. Ja myślę, że nie wydłuży czasu oczekiwania na egzaminy, dlatego że, i mówimy tu o kategorii B, tak? Dlatego że no mamy zdecydowanie mniejszą liczbę zdających na właśnie te kategorie, bo mamy niż demograficzny, mamy dużo, dużo mniej chętnych do posiadania prawa jazdy, ale to jest spowodowane tym, że jest niż. Jeśli chodzi o pracę egzaminatorów, to fakt. To jest zmiana, która zaistniała od 1 stycznia i ta zmiana powoduje, że egzaminator nie może mieć więcej w ciągu dnia pracy, czy mówi się doby, ale to chodzi o 8 godzin pracy generalnie, 8 egzaminów. W wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z zapisami rozporządzenia, może być 9 egzamin, ale to są sprawy losowe, to jest egzaminowanie na przykład osoby niepełnosprawnej, ale to są wyjątkowe sytuacje. Generalnie przyjmujemy, że tych egzaminów może być 8, co powoduje, że są plusy dla egzaminowanych. No właśnie, bo myślę sobie, że komfort całej pracy, może mówiąc tak najogólniej, chyba wzrośnie. Komfort pracy dla egzaminatorów, myślę, że tak, dlatego że czas przewidziany właśnie na kategorię B to jest 50 minut na egzamin. Często bywa tak, że egzamin z wynikiem negatywnym kończy się szybciej, tak różnie to może być, ale może się skończyć po krótkiej, ale kończą się też egzaminy po dłuższym czasie, na przykład po 30-40 minutach. Jeśli cała procedura egzaminacyjna jest zaliczona pozytywnie, można wcześniej skończyć, to wówczas egzaminator oczekuje na kolejny egzamin, nie może natychmiast losować kolejnego kandydata, tak? Czyli przeprowadzać kolejnego egzaminu. To jest jakby zarezerwowany czas na jedną osobę, na jednego klienta, bo my mamy tutaj klientów, tak? Więc ja myślę i generalnie wydaje się, że ta akurat zmiana spowodowała znacznie większy komfort, ale dla zdających egzaminy. Bo teraz sytuacja wygląda tak, że kandydat do zdawania egzaminu przychodzi do naszego biura obsługi klienta, załatwia wszystkie formalności, otrzymuje zaświadczenie i z wpisaną godziną egzaminu. I dodatkowo jeszcze prosimy o to, aby przyjść przed oznaczoną godziną, bo ściśle określony jest czas, w jakim kandydat ma się zgłosić. Przykładowo, jeśli mamy na przykład godzinę 10, tak, to staramy się przyjść przed 10 godziną. Wprawdzie jest określony czas 15 minut, no właśnie, takiego jakby... Na końcu zapytać, ale powiem pani rektor, to wygląda tak, że no dzisiaj jeszcze to jest początek funkcjonowania tych zmian, ale egzaminatorzy nadzorujący, nasi egzaminatorzy mają pewne wątpliwości co do tego, co oznacza te 15 minut. Dlatego, że kandydat w sytuacjach losowych, no załóżmy, może się spóźnić, ale generalnie nie ma jednoznacznego zapisu, że to jest czas na oczekiwanie. To jest czas, kiedy jest taka rezerwa, ale ta rezerwa nie jest obligatoryjna. Nie ma jednoznacznej interpretacji, czy egzaminator ma losować kolejnego kandydata, bo przecież cała godzina jest wolna. A jeśli ktoś przyjdzie na egzamin 20 po 10 zamiast o godzinie 10 rozpocząć egzamin, to egzaminator nie zdąży przeprowadzić egzaminu w tym czasie, który ma wyznaczony. Więc to są takie problemy, ale to są takie problemy, myślę, do szybkiego rozwiązania. Nie ma takich problemów jakby jeszcze bardziej u nas widocznych. To jest większy komfort dla zdających, dlatego że ten czas jest przewidziany dla jednej osoby. Można na określić. Mamy zapisaną godzinę konkretnie. Egzaminu nie można rozpocząć później jak te 15 minut, ale to egzaminator nie może rozpocząć później. Ktoś, nie wiem, kandydat przyjdzie i będzie 17 po 10, egzamin jest jakby... Nie zdążył i egzamin jest niezaliczony. To jest, i tutaj jest jednoznaczne.
Więc to jest komfort dla zdających, bo nie ma tego długiego oczekiwania. Nigdy nie było wiadomo, o której się skończy egzamin, czy się nie przedłuży poprzednika, tak? No przykładowo ktoś przychodził na godzinę 10 również, tak? No ale egzaminator, który, czy ktoś zdający wcześniej mógł spowodować, że ten egzamin się przedłużył, że po prostu gdzieś nie można wrócić, bo korki i tak dalej. Tutaj często zdarzało się, że godzinę, półtorej przesuwały się te czasy rozpoczęcia egzaminów. Dzisiaj każdy ze zdających wie, że przychodząc tutaj o tej godzinie na pewno będzie miał rozpoczęty egzamin. Czyli uniknie stresu po prostu jednym słowem, bo to też chyba o to chodziło. No ale oczywiście, że tak, że przecież pamiętamy, jak zdawaliśmy, tak, na egzamin na prawo jazdy. Ja pamiętam, trochę inne czasy jeszcze były, no ale wiem, że ta, szczególnie młodzież, bo przychodzą młodzi ludzie głównie, więc stres jest niesamowity. Ja często mówię, że dla niektórych to matura może być łatwiejszym egzaminem niż egzamin na prawo jazdy, więc to jest niezwykły stres. Uczulam pracowników i egzaminatorów, żeby w stosunku do zdających podchodzili w sposób bardzo taki, ja powiedziałbym, pełen empatii i zrozumienia i często nawet takiego ważnego uśmiechu dla w stronę egzaminowanego, żeby rozładować to napięcie, ten stres, no i żeby ten egzamin mógł łatwiej przebiec, ale oczywiście procedury muszą być zachowane. Tam egzaminator ma ściśle określone zadania, muszą być wykonane, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo, egzamin nie może być zaliczony. Ale my dodatkowo jeszcze, panie redaktor, mamy taką relaksującą muzykę w sali oczekiwań. Nie, na dole w poczekalni, taką relaksacyjną bardzo, gdzie myślę łatwiej też troszkę ten stres rozładować. Proszę jeszcze powiedzieć, bo tutaj nieodzownie z tą ilością egzaminów, które mogą być przeprowadzone w trakcie jednego dnia, jest też połączony czas, czyli 50 minut to jest maksymalny czas na egzamin praktyczny. A zdarzało się tak, że ten egzamin trwał dłużej? No wie pani co, to jest tak. No oczywiście, że tak. Możemy założyć sytuację taką. Egzamin mógł się, załóżmy, rozpoczynał punktualnie o określonej godzinie. No, ale żeby wykonać te wszystkie zadania, to jest określona trasa, tak, po mieście, gdzie jest przejazd, gdzie jest skrzyżowanie o określonych trudnościach, więc egzaminatorzy mają te trasy, wiedzą, gdzie jadą i każde z zadań musi być zaliczone. Często zdarzyło się, że na przykład, no nie wiem, trudna sytuacja, remont drogi, przebudowa, cokolwiek, no więc ten czas mógł się wydłużyć, szczególnie przy właśnie kategorii B, ale przede wszystkim przy kategoriach ciężkich, czyli samochody ciężarowe z naczepą i tak dalej. Mieliśmy przykład remontu przy właśnie tutaj obok Wyspiańskiego, więc nasze samochody musiały jeździć przez przejazd kolejowy tutaj obok Notrałuta. No, ciężarowe powyżej określonego tonażu nie mogły jeździć, tak? Więc wydłużał się czas przejazdu w ogóle. Tak to bywało i takie przesunięcia były. To co teraz w takim razie, jeżeli mamy 50 minut, a te korki na mieście będą, to wygląda na to, że lepiej jeździć w czasie korków, tak? Nie, bo mniej elementów będziemy musieli wykonać. Zawsze, pani redaktor, egzaminator zawsze musi zrealizować te zadania, które są zapisane w rozporządzeniu, są wymogi, tak, określone. Ale w zupełności wystarczy, te 50 minut musi wystarczyć. Dlatego, że czas o godzinie kolejnej czeka już następny kandydat, tak, na egzamin. I jest ta różnica tych 15 minut i właśnie tutaj ta interpretacja, jaka powinna być. Czy to jest 15 minut dla tej osoby, która może się spóźnić? Tu akurat najmniej bym do tego przykładał wagi, bo jeśli ktoś wie, że ma egzamin o 10, stara się przyjechać wcześniej, tak, bo to jest naturalne, żeby się nie denerwować. Czy to jest czas, który właśnie może spowodować, że lekkie przesunięcie może być w stosunku do kolejnego egzaminu, żeby ktoś kolejny nie oczekiwał. Więc to wszystko jakby nam tutaj w praktyce się pokaże za jakiś czas, to są pierwsze dni, więc nie ma też takiego natłoku zdających dzisiaj, nie widzimy tych problemów. Z naszej strony nie ma problemów, ze strony osób, które przychodzą też nie. Ze strony systemu powiedziałbym jest bardziej, bo dlatego, że no, operator, który obsługuje nam sieć komputerową i te oprogramowania związane z egzaminowaniem, no tutaj jakby nie wywiązał się w pełni ze swojej roli, pewne problemy mamy, ale interweniujemy i te wszystkie niedociągnięcia w tych programach są jakby naprawiane na bieżąco. Ale to nie powinno martwić, interesować naszych zdających. Oczywiście, że tak, my jesteśmy po to, żeby oczekiwali z komfortem na to, kiedy mogą wreszcie wsiąść do danego pojazdu i zdawać egzamin praktyczny. Jest też taka informacja o tym, że już nie ośrodki ruchu drogowego, a województwo będzie zatrudniać egzaminatorów. Czy to jest tylko kwestia taka kosmetyczna, czy to dla was ma jakieś znaczenie większe?
Na razie nie ma znaczenia, dlatego że jeszcze nic takiego w życie nie weszło. Ktoś tam podał błędnie, że jaka prasa tutaj nasza... Że ma wejść od początku roku. Medium, że to nie, to jeszcze nie ma takich zmian. Stan na dzisiaj jest taki, jak był dotychczas, czyli Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, akurat w województwie małopolskim są trzy, czyli Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. My jesteśmy jednostkami organizacyjnymi województwa małopolskiego, samorządowego województwa i tak na razie jest. Moim szefem jest marszałek województwa, i to jest taka podległość bezpośrednia, natomiast same firmy, same ośrodki są jednostkami wprawdzie organizacyjnymi samorządu województwa, ale mamy osobowość prawną i my sami jesteśmy ośrodkami samofinansującymi się, bez subwencji, bez dotacji, więc tutaj jakby nie ma tego typu zależności, ale kierownictwo, czyli dyrektora ośrodka powołuje marszałek, zarząd województwa i tak jest, było i jest na dzień dzisiejszy. Słyszy się od pewnego czasu, że trwają prace nad tym, aby egzaminatorzy byli zatrudnieni przez służby wojewody. Jak to będzie w praktyce, na razie nie wiemy, ale takie projekty są, takie możliwości pewnie będą. No ale my jesteśmy na dzisiaj jakby tutaj, nie mamy ani kompetencji, ani mocy sprawczej takiej, żeby wpływać na cokolwiek. Większym problemem dla ośrodków w ogóle w Polsce jest zdecydowanie mniejsza liczba zdających, bo to są liczby, nie wiem, 70-80 tysięcy mniej osób zdających. To są określone sytuacje różnych ośrodków. Akurat nasze ośrodki tutaj, czy sądecki ośrodek, oczywiście, że odczuwa w przychodach to, co się dzieje, ten spadek zdających. No, ale jesteśmy, powiedziałbym, na takiej równi prostej. A proszę w takim razie powiedzieć, jeżeli o dochody chodzi, też pojawiła się taka informacja, że już nie bezpośrednio do ośrodków będą kierowane opłaty za egzaminy, czyli nie będą one waszymi przychodami, tylko do budżetu. Jeszcze czegoś takiego nie ma. Tego typu projekty i propozycje są. Nie wiem, na jakim etapie. No bo tutaj może się pojawić faktycznie problem z taką płynnością finansową. Bo nie wiem, jak to w Nowym Sączu wygląda, ale według danych z Polski to nawet 70% te opłaty z egzaminów stanowią dochody MORD. No generalnie tak, właściwie to są WORDy, czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Małopolska jest takim wyjątkiem i Pomorskie, gdzie jest Pomorski Ośrodek i tu mamy Małopolski. Pani redaktor ma rację, to jest problem związany z tym właśnie, że te przychody są znacznie mniejsze w całej Polsce. Jest, o ile pamiętam, 42 ośrodki czy 4 w całej Polsce. W całej Polsce to, proszę Państwa, no 95% ośrodków ma problemy finansowe, dlatego że no mniej osób zdających przekłada się bezpośrednio na mniejsze przychody, a koszty przecież stale rosną. Powiem tak, my staramy się nie narzekać tutaj. Idziemy do przodu, kupujemy nowy sprzęt teraz, żeby właśnie zdający mieli lepszy komfort, żeby ośrodek nie musiał opłacać wynajmowanych, nie wiem, traktor na przykład. No teraz będziemy kupować nowy ciągnik, czyli traktor, do tego, żeby egzaminować i wykorzystywać go tutaj do przygotowania placu, bo musimy myśleć o ekonomii, o tym, żebyśmy zyskiwali. Wprowadziliśmy różnego rodzaju działania, ale to wszystko, jakby powiedział, jest, powiedziałbym, niewielkim procentem w stosunku do tych przychodów, które były rok, dwa lata temu. My dzisiaj tu jako ośrodek w Nowym Sączu, to proszę Państwa, mamy około 8 do 9 tysięcy mniej osób zdających niż w analogicznym okresie, czyli w roku ubiegłym, za cały rok. A to przekłada się na setki tysięcy złotych. Więc radzimy sobie, mamy pewne zabezpieczenia znaczące, finansowe i myślę, że będziemy jednak musieli ograniczać koszty, bo nie da się tutaj przy tak znaczących spadkach przychodów no, generować takie koszty. Część prac już w zeszłym roku wykonaliśmy i mamy zdecydowane oszczędności, ale to jest działanie takie na kilka lat, żeby te koszty zdecydowanie obniżyć. Jeszcze kolejna kwestia, którą... Ale chcę dodać, panie redaktor, jedną rzecz. Ośrodki egzaminacyjne. To są zakłady pracy, to są jednostki, których no, takim podstawowym celem i właściwie misją jest to, że przeprowadza się egzaminy państwowe. To są egzaminy państwowe.
ani klientów, ani żadnych osób nie powinno interesować to i nie interesuje, bo mnie osobiście również bardzo interesuje sytuacja na przykład finansowa samorządu lokalnego. Mnie interesuje, czy sobie, nie wiem, Dom Pomocy Społecznej finansowo radzi, czy szpital. Hospicjum, czy szpital w Krynicy, czy w Nowym Sączu. Akurat jestem w Radzie Szpitala w Nowym Sączu. Szpital w Krynicy jest mi bliższy z wiadomych względów, ale powiem w ten sposób. Mnie też tak nie interesuje za bardzo, bo ten ośrodek był, jest i on musi być, żeby przeprowadzać egzaminy, tak? Bo jakaś instytucja tego typu kwestie musi... tak, oczywiście. Więc tutaj myślę, to jest sprawa do rozstrzygnięcia przez władzę. Myślę, że zarówno pan minister infrastruktury, jak i rząd takie zmiany przeprowadzi, żeby były po prostu rozsądne, bo musi być rozsądnie, ale i racjonalnie, no, żeby te jednak... przychody ośrodków powodowały samo utrzymywanie się nadal, ale żeby nie było też skoku na finanse ośrodków, bo to są różne też kwestie do rozstrzygnięcia. Panie dyrektorze, i kolejna kwestia, która, tak jak pan twierdzi, pewno bardziej interesuje tych, którzy do was przychodzą, czyli waszych klientów, to jest kwestia związana z tak zwanymi egzaminami kontrolnymi, czyli tymi dla tych osób, które na przykład w ciągu roku zdobędą, może nie wiem, czy słowo zdobędą jest tutaj odpowiednie, ale nagromadzą taką ilość punktów karnych, że muszą zdawać egzamin na prawo jazdy od nowa. Czy tutaj są jakieś zmiany? Nie, na razie wszystko jest na tych samych zasadach, jakie były. Bo też pojawiły się informacje, że ten egzamin już będzie można zdawać tylko jeden raz. Ten, no, ale nie wiem, jak to? To musimy rozgraniczyć. Kontrolny. No pewne kwestie musimy tutaj jakby rozłączyć. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, że my prowadzimy tak zwane kursy reedukacyjne. Nasi pracownicy przygotowani pod względem właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, postępowania, są wykłady z psychologii, również pani psycholog nasza prowadzi w ramach tego kursu. To są kursy, w których możemy sobie zredukować liczbę zgromadzonych punktów karnych. Przebrnięcie przez taki kurs, on trwa zwykle 14 godzin, to są 2 dni zajęć, więc mamy tu właśnie zajęcia z psychologiem i ze specjalistą od ruchu drogowego. Można zredukować 6 punktów karnych. No jeśli ktoś służbowo jeździ samochodem, zawodowo, jeśli ktoś ma 20 punktów, a wiemy, że ta liczba graniczna 24 to już jest takie po prostu, wiąże się z utratą prawa jazdy, uprawnień do prowadzenia pojazdu, no to jest to zagrożenie, warto się spotkać tutaj, no ponieść pewne koszty, bo to kosztuje, no ale też za naszą, powiedziałbym, taką swobodę podczas jazdy na drogach, bo punkty się nie zdobywa przez przypadek, tylko zdobywa się za określone przewinienia drogowe, oby jak najmniej znaczące w konsekwencji dla ludzi, dla użytkowników dróg, ale tu można zredukować sobie te punkty. Mamy też kursy, te reedukacyjne, o których wspomniałem, gdzie osoby, które mają zatrzymane prawo jazdy z powodu tego, że, z różnych powodów, ale głównie z tego, że no, były pod wpływem czy po spożyciu alkoholu. No niestety jest to nadal plaga i to jest zmartwienie nie tylko naszej, naszych służb tutaj, które zajmują się ruchem drogowym, ale w ogóle ogólnopolski problem, bo słyszymy, jaka jest liczba. Ale tutaj taki delikwent czy osoba, która utraci prawo jazdy w wyniku tego, że była pod wpływem czy po spożyciu właśnie, no to trzeba kilka warunków spełnić, żeby można było no, z powrotem odzyskać prawo jazdy, tak? A może być też prawo jazdy zatrzymane na określony czas, dopiero po weryfikacji, po zaliczeniu właśnie tego kursu u nas, czyli w ośrodku egzaminacyjnym, tak zwanego reedukacyjnego, po przeprowadzeniu badań w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie, po pozytywnych opiniach lekarskich, psychologicznych, psychotestach, wówczas ktoś może odzyskać prawo jazdy, o ile nie miał zabrane, zatrzymane, bo mogła być minimalna tam wykazana ta kwestia dotycząca alkoholu, no ale jeśli ktoś utraci, to musi ponownie zdawać egzamin. I mówi się o jednej próbie i to będzie, tak jak pani mówi, dość restrykcyjne, chociaż według mnie, jeśli chodzi o alkohol, to nie byłbym tutaj w ogóle łagodny. Nie będzie u nas poprawy zdecydowanej nigdy, jeśli nie będziemy stosować restrykcyjnych środków w tym zakresie. Bo oczywiście nie mówię, sam miałem też kiedyś punkty, każdy może gdzieś zdobyć przez przypadek, bo 10 km się przekroczy prędkość czy coś, tak? Czy nagle jakieś, nie wiem, okoliczności, które spowodują, że pozyskamy te punkty.
To każdemu się może zdarzyć, ale zawsze musimy przestrzegać jednej ważnej zasady, że to nie my jesteśmy najważniejsi na drodze, tylko ci, którzy korzystają z tej drogi oprócz nas. Piesi przede wszystkim, inni użytkownicy dróg. I nie możemy lekceważyć tych zagrożeń, a już jazda pod wpływem alkoholu to jest karygodna i ja nie ukrywam, że moja opinia jest taka, że trzeba w sposób bardzo restrykcyjny podchodzić do tego. Może za pierwszym razem, jak komuś się tam cokolwiek wykazałoby w jakichś granicach, no to może zabierać czasowo, nie wiem, rok, dwa, tak, prawo jazdy i później ponowny egzamin. No ale jeśli jest znacząca liczba promili, więc ja tutaj bym nawet, nie wiem, bardzo długie, 10 lat czy 20 lat, albo ponowne, albo w ogóle prawo jazdy dożywotnie zabrane. Jeszcze na zakończenie chciałabym pana zapytać o bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo to też jest taka misja ośrodka, o której no dość często rozmawiamy i dużo w tym zakresie się u was dzieje. Czy jakieś plany nowe na nowy rok? Bo wiemy, że są odblaski, są akcje dla seniorów, są przeróżne akcje, które mają za zadanie zwiększyć to bezpieczeństwo na drogach. Ależ oczywiście, że tak, bo tak jak pani wspomniała, naszym podstawowym zadaniem jest egzaminowanie, ale mamy i szkolenia, mamy kursy, ale także bezpieczeństwo ruchu drogowego i mamy znaczący wkład we wszelkie działania, które prowadzone są w województwie małopolskim. Dlaczego? Że każdy z tych trzech ośrodków, Kraków, Tarnów i my, finansujemy po pierwsze wszelkie działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w województwie. To są kwoty kilkuset tysięczne. To z tych środków, czyli z naszych środków, finansujemy budowę miasteczek rowerowych. No na przykład Stary Sącz, była prośba o przedłużenie jeszcze czasu do rozpoczęcia, ale myślę, że w tym roku Stary Sącz rozpocznie budowę miasteczka, ale przy naszym finansowaniu, to my finansujemy, czyli ośrodki, tego typu budowę, samorządy dokładają 50%, więc jest to bardzo ważne, ale obok tego niezwykle cenna i bardzo dobra współpraca z Komendą Miejską Policji w Niemczech. No, alkomaty jest przekazane, choćby no ostatnio, no tak? Tak, przekazałem ostatnio wczoraj, chyba akcję. Wczoraj przekazałem dwa alkomaty, czy te alkotesty dla Komendy Miejskiej Policji w Sączu, panu komendantowi Tokarczykowi, ale obok tych właśnie aparatów do pomiaru stężenia alkoholu w danym powietrzu, to również przekazaliśmy oprogramowanie do dokumentowania zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji i tak dalej. To są kwoty kilkutysięczne, więc, ale to jest jeden tylko z dowodów na to, że wspieramy policję. Miesiąc temu czy dwa miesiące temu przekazałem pani komendant Policji Powiatowej w Limanowej aparat fotograficzny również w celu takim, aby wykorzystywać go do dokumentowania zdarzeń drogowych. To jest wspieranie wszelkich konkursów bezpieczeństwa ruchu drogowego, plastyczne, jakiekolwiek inne w placówkach oświatowych. To wspieramy również w zakupie sprzętu, dofinansowujemy ochotnicze straże pożarne, wspieramy stowarzyszenia. Ja stale podkreślam, że moim oczkiem w głowie podczas całej pracy zawodowej, bo w momencie, kiedy byłem dyrektorem szkoły czy starostą, to moim oczkiem w głowie to były osoby niepełnosprawne, no dzieci, osoby niepełnosprawne, czy osoby, które potrzebują pomocy i wspieramy stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, osób, które potrzebują takiej pomocy, ale wspieramy nie rozdawnictwem, tylko taką edukacją właśnie pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A w zamian oferujemy różnego rodzaju wsparcie, też finansowe, jako nagrody w danych konkursach czy w danych działaniach edukacyjnych, które tam prowadzimy. U nas z naszych wykładowców i z wiedzy naszych pracowników korzystają szkoły średnie Nowego Sącza i okolicznych gmin. Tutaj przychodzą dzieci ze szkół podstawowych, przyjeżdżają, mamy spotkania z panią psycholog, z egzaminatorami, mogą zobaczyć, jak przeprowadza się badania psychologiczne, testy, mogą spróbować. Symulacje oczywiście. No, te okulary, które pokazują, jak człowiek widzi, reaguje pod wpływem po spożyciu alkoholu, one robią niesamowite wrażenie na tych młodych ludziach, jeśli właśnie mają okazję tutaj tak zobaczyć. To jest bardzo takie drastyczne pokazanie świata osoby, która jest pod wpływem alkoholu, ale to są nasze działania edukacyjne. My również prowadzimy akcje na drogach wspólnie z policją. Ja zdecydowanie chcę tutaj powiedzieć, że wspieramy nie tylko sądecką policję czy limanowską, ale także współpracujemy z policją w Gorlicach i w innych regionach, w Nowym Targu również, bo mamy szeroki zakres naszego działania, terytorialny, bo my jesteśmy tutaj jakby teren dawnego województwa nowosądeckiego, więc jest to duży teren. Wspieramy w każdej sytuacji, tak jak pani wspomniała, odblaski. To się stale powtarza.
kupujemy nagrody w konkursach o bezpieczeństwie ruchu drogowego, rowery, sprzęt, kaski dla dzieci, dla młodzieży. To są wszystkie, no i materiały edukacyjne, to jest najistotniejsze również dla szkół, dla podmiotów oświatowych. I dla nas najważniejsi są wszyscy, począwszy od najmniejszych dzieci, bo wiadomo, że ta świadomość jeszcze nie jest tak wyrobiona w młodych ludziach, ale począwszy od małych dzieci, skończywszy na seniorach, zdecydowanie potrzebujących też takiej informacji i takiego wsparcia z naszej strony. Chętnie pomagamy, robimy też akcje sympatyczne, spotkania z policją i z pracownikami naszego ośrodka, gdzie policja poucza. Mieliśmy akcję z Mikołajem, nie wiem, czy pani redaktor widziała, w Nowym Sączu, w gminie Łososina Dolna. No więc tego typu spotkania z nami i z policją powodują, że to zaufanie, które już jest duże do policji, czy do służb, które zajmują się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiąc potocznie do drogówki, tak, to powiem tak, że to zaufanie już jest duże i doceniana jest praca policji, ale to także współpraca z innymi służbami, Straż Graniczna, nasze tutaj straże miejskie, Straż Miejska czy inne służby działające w gminach zawsze chętnie wspieramy i będziemy wspierać, a dodatkowo ja osobiście i nasi specjaliści uczestniczą w pracach Komisji Wspólnej Samorządu, czyli Miasta Nowego Sącza i Powiatu właśnie do spraw bezpieczeństwa. Też staramy się aktywnie współpracować, działać, a wszystko to pod egidą Marszałka Województwa, pana Witolda Kozłowskiego i mojego szefa bezpośredniego właściwie, pana Łukasza Smołki, wicemarszałka, który nie ukrywam też docenia pracy tego ośrodka i widzi, jak wiele się zmienia i w tym zakresie bardzo dużo również Zarząd Województwa robi. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, panie dyrektorze. Moim widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.